Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. 15 sierpnia bieżącego roku w Polsce obchodzone były centralne obchody Święta Wojska Polskiego oraz 103 rocznica Bitwy Warszawskiej. Z tej okazji w Warszawie zorganizowana została wielka defilada wojskowa pod hasłem Silna Biało-Czerwona. Zostało zaprezentowanych około 200 jednostek. Polskiego i zagranicznego sprzętu wojskowego. Ponad 90 statków powietrznych przemaszerowało około 2000 żołnierzy. No, można powiedzieć, że zabrakło tylko hasła silni, zwarci, gotowi. Ale na bok te, na bok te aluzje do okresu II Rzeczpospolitej i okresu sanacji warto podkreślić, że oprócz tego. Pokazu tej manifestacji, która oczywiście ma swój kontekst jasny polityczny przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, warto zauważyć, że władza całkowicie wyciszyła wpadkę, sporą wpadkę, jeśli chodzi o cyberobronę. Bo doskonale wiemy, że na współczesnym polu walki czy Mówiąc bardziej ściśle wojskowo, we współczesnej przestrzeni walki czołgi, wozy bojowe, artyleria to jest jedna strona medalu, ale nie mniej ważna, a czasami nawet o wiele ważniejsza jest ta druga strona medalu, jaką jest obrona cyberprzestrzeni, jaką są wojska walki radioelektronicznej, jakim jest ta przestrzeń, która Gołym okiem często jest niewidzialna. No i szanowni Państwo, niestety, to ta niewidzialna strona obrony Rzeczypospolitej Polskiej wygląda po prostu źle. Wygląda po prostu źle i nie przykryją tego żadne defilady, żadne przemarsze różnych rodzajów sił zbrojnych ani pokazy sprzętu, który ma często dopiero do Polski dotrzeć. Okazuje się, Szanowni Państwo, że tuż przed szczytem NATO w Wilnie, który odbył się 10 lipca bieżącego roku, największa polska uczelnia wojskowa, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie Rembertowie, padła ofiarą ataku hakerskiego i to już kolejnego. Akademia Sztuki Wojennej została powołana do życia z dniem 1 października 2016 roku na miejsce dotychczasowej Akademii Obrony Narodowej. Jest obecnie najwyższej rangi uczelnią wojskową, w której doskonalą się zarówno oficerowie Sił Zbrojnych RP, jak i studenci. Cywilni. To kształcenie oficerów w ramach systemu doskonalenia zawodowego odbywa się na wydziale wojskowym. W ramach akademii funkcjonuje chociażby jedno z najnowocześniejszych w Europie Centrum Symulacji Komputerowych Gier Wojennych, specjalistyczne centrum szkolenia obrony przed bronią masowego rażenia. Think tanki pracujące na. Na rzecz resortu, resortu obrony. No, jest to krótko mówiąc, jedna z najważniejszych uczelni w naszym kraju, a na pewno najważniejsza uczelnia wojskowa. Jest to także uczelnia, która bywa określana mianem szko Szkoły Generałów ponieważ realizowane są tam kursy przygotowujące pułkowników właśnie do mianowania na pierwszy stopień gener generalski, stopień generała brygady. No i szanowni państwo, tak jak już wspomniałem tuż przed szczytem NATO w Wilnie, ta uczelnia padła ofiarą ataku hakerskiego przeprowadzonego przez grupę Cyber Triad. Ta grupa jest oskarżana o powiązania z Rosją. Niektórzy także sugerują jej powiązanie z Chińską Republiką ludową. Hakerzy przyznali się zarówno w serwisie Twitter, jak i w serwisie Telegram do wykradzenia danych właśnie z, z tej uczelni, a także zaszyfrowania części komputerów. W, no, pojawiły się informacje o tym, że skutki ataku są do dziś odczuwalne przez pracowników Akademii, także jeśli chodzi o ograniczony dostęp do komputerów, do służbowej, służbowej poczty. Akademia Sztuki Wojennej nie była jedynym obiektem, który padł ofiarą hakerów z grupy Cyber Triad. No, można powiedzieć, że pewnego rodzaju rozgrzewką dla, dla tych hakerów było włamanie do chociażby telewizji kablowej Chopin z Wejherowa, telewizji TTM, lokalnego Radia Norda, czy zakładu elektronicznej techniki obliczeniowej ZETO z Lublina. Niemniej jednak, oczywiście, tutaj głównym celem prawdopodobnie była największa polska uczelnia wojskowa, i ta informacja, która znalazła się w mediach społecznościowych, właśnie podpisana przez tę grupę hakerską, no, wskazuje na to. Tutaj sprawcy tego włamania napisali: Cytuję, Znaleźliśmy wiele interesujących rzeczy w, sie w sieciach Akademii Sztuki Wojennej. Najwyższa uczelnia wojskowa w Polsce przygotowuje żołnierzy do umierania w III wojnie, wojnie światowej: obudźcie się. Koniec, koniec cytatu. Także do tego wpisu dołączone zostały pliki graficzne z logotypem Akademii Sztuki, Sztuki Wojennej. Zostały przedstawione m.in. rozrysowana struktura brygady pancernej i schemat prowadzenia przez nią ćwiczeń. Z wykorzystaniem systemu jaśmin, to jest system wspomagania, wspomagania dowodzenia. Drugi z opublikowanych plików zawiera opis obsady tego ćwiczenia. Znalazło się tam 26 nazwisk polskich oficerów, w stopniu od porucznika do majora, wraz oczywiście z tymi funkcjami, którą pełnili podczas ćwiczeń. Ćwiczeń na uczelni. Jest także, został także zamieszczony plik dotyczący, dotyczący montażu i uruchomienia urządzeń aktywnych sieci bezprzewodowej Wi-Fi w jednym z budynków z budynków uczelni. O tym ataku uczelnia miała poinformować zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego Ministerstwa Obrony Narodowej, miał reagować także Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej, sprawą także miało się zająć dowództwo komponentu Wojsk Obrony Cyber przestrzeni. No jeśli chodzi o cyberwojska to one odcięły się od odpowiedzialności za ten atak, oświadczając, że zaatakowane systemy i sieci teleinformatyczne nie były ani organizowane, ani utrzymywane, ani monitorowane przez dowództwo komponentu wojsk obrony cyberprzestrzeni. Niemniej jednak bez względu na to, że tutaj władze uczelni próbują bagatelizować sprawę czy umniejszać skalę i znaczenie tego ataku, no trzeba tutaj przypomnieć, że nie jest to pierwszy problem istniejący w systemie obrony cyberprzestrzeni Akademii Sztuki, Sztuki Wojennej i warto tutaj przypomnieć atak, który nastąpił w roku 2020. 22 kwietnia 2020 roku na stronie Akademii Sztuki Wojennej w zakładce aktualności pojawił się niecodzienny list, list podpisany List oczywiście okazało się, że spreparowany, nieprawdziwy, podpisany nazwiskiem ówczesnego komendanta rektora tej uczelni, generała Parafianowicza, skierowany do wojskowych, do dowódców i żołnierzy. W tym liście mogliśmy przeczytać m.in., to jest cytat: Dziś politycy partii rządzącej znowu prowadzą nas do katastrofy. Wszyscy wiemy, że nasze bezpieczeństwo to nie tylko podpisanie. Paktów. Nie papierki traktatów dają poczucie spokoju, to tylko dokumenty prawne. Polska przed II wojną światową miała ich mnóstwo, ale nie uchroniło to jej przed agresją, nawet ze strony tych, z którymi były one podpisane. Stosunki z Waszyngtonem są priorytetem dla polityków PIS. Od lat Polska bierze udział w różnych aferach USA. Wbrew oficjalnym deklaracjom polityków PiS, że amerykańscy żołnierze są na polskiej ziemi, szkoląc się i zapewniając bezpieczeństwo wschodniej flance NATO, Amerykanie robią swoje interesy i próbują demonstrować swoją siłę wojskową. Nastąpiła amerykańska okupacja, tak zwana dobrowolna, ale dla nas przymusowa. Koniec cytatu. Oczywiście uczelnia. Tego samego dnia, jeszcze 22 kwietnia po południu, zdementowała te, te informacje. No, przy, przyznała, że doszło do ataku hakerskiego, że doszło do formy operacji dezinformacyjnej i włamania na stronę uczelni, że taki list nigdy nie, nie, nie powstał ręką ówczesnego komendanta, komendanta rektora. Niemniej jednak, oczywiście, zaliczono tutaj dość spektakularną wpadkę. Obecnie pojawiające się informacje w przestrzeni publicznej no, po raz kolejny pokazują, że jest problem z zabezpieczeniem polskiej cyberprzestrzeni. Pytanie, jak wygląda dzisiaj realne bezpieczeństwo Polaków, jak wygląda system bezpieczeństwa narodowego. Wiemy doskonale o tych rakietach, które. Bez wiedzy i zgody wpadały na terytorium państwa polskiego przez ostatnie dwa lata. Wiemy, pamiętamy cały czas o tragedii w przewodowie, pamiętamy o tej. O tych szczątkach rakiety znalezionej pod Bydgoszczą, Zdaje, należy sobie zdawać sprawę, oczywiście, że jest to jakiś wierzchołek góry lodowej. To, o czym się dowiadujemy z mediów, to zawsze jest pewien wierzchołek góry lodowej. I wbrew tym zapewnieniom, że Polska jest silna, zwarta, gotowa, że będzie miała największą armię w Europie i że pięknie wygląda defilada wojska polskiego, myślę, że warto apelować do rządzących o zdecydowanie większą dawkę realizmu, ponieważ żaden Najnowocześniejszy czołg, żaden najnowocześniejszy samolot w 100% nie zapewni Polsce i Polakom bezpieczeństwa. Takie bezpieczeństwo, oczywiście także nie stuprocentowe, ale zdecydowanie większe niż czołgi, karabiny i samoloty, może zapewnić mądra, racjonalna i realistycznie prowadzona polityka zagraniczna. I tego, i, i oczywiście, i sobie, i państwu życzę. Nie idźmy na żadną wojnę. Pamiętajmy, że wojna na Ukrainie to nie nasza wojna. Dziękuję Państwu za uwagę.